Cześć, dzień dobry. Katarzyna niewiadoma po thrillerze na Alp S wygrywa kobiecy Tour de France. Buduje tym samym historię polskiego kolarstwa a także dokłada bardzo ważny kamyczek do historii kolarstwa kobiecego w ogóle. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Kobiecy Tour de France był najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie minionego tygodnia. To jest bardzo istotne i podkreślę to jeszcze kilka razy w tym komentarzu. Kobiecy Tour de France bardzo szybko zbudował, a raczej organizatorzy, ASO, właściciel marki Tour de France, zbudowali markę kobiecego Tour de France, Tour de France Fem, avec Zwift, która jest jedną z najsilniejszych marek w światowym kolarstwie. To jest, no, to jest historia sukcesu. Co jest istotne? Dane z Cycling News, informacje podane przez Cycling News pokazują, że w Tour de France kobiet Miał dwukrotnie większą liczbę wyświetleń. Materiały dotyczące Tour de France Kobiet, miały w ostatnich dniach, w dwóch dniach, kiedy te wyścigi się pokrywały, miały dwukrotnie liczbo, większą liczbę wyświetleń niż materiały dotyczące męskiej hiszpańskiej vuelty. To jest naprawdę bardzo w tym wszystkim istotne i powtórzę jeszcze raz, to jest miara sukcesu tego wyścigu, co równocześnie potwierdza, podbija miarę sukcesu Katarzyny niewiadomej. Hmm. To, to będzie materiał złożony z kilku części. Mam nadzieję, że nie za długi, ponieważ jest aspekt sportowy, przebieg wyścigu, który chcę omówić, kilka kwestii związanych z taktyką, z performancem zawodniczek. Oprócz tego, właśnie krótka historia kobiecego Tour de France i jego obecne miejsce i znaczenie. Zatem, żeby nie przedłużać, jak to wszystko się rozegrało. Wiecie już zapewne, ponieważ te cztery sekundy na mecie, które dzieliły niewiadomą od demi-wolering, to już jest symbol, to już jest ikona. Dość szybko to się stało, tak naprawdę. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o trzeciej w, w klasyfikacji generalnej: Paulnie Ruikers z Fenwick de Koning, która również pojechała. Znakomity etap i znakomity, i znakomity wyścig. Ten wyścig. To nie tylko był ten alpejski etap z metą na Alp to był faktycznie no, ciężki tygodniowy wyścig. Co więcej, nie tylko tygodniowy, bo ośmioetapowy, z czego drugiego dnia mieliśmy dwa etapy, i to też jest ciekawostka pokazująca. Jak wielką marką jest Tour de France i jak silną organizacją jest ASO, ponieważ teoretycznie w wyścigach na poziomie World Touru organizacja dwóch etapów jednego dnia jest niedozwolona przepisami, a tu jednak mieliśmy. Wszystko zaczęło się w Holandii i jeśli popatrzycie na wyścigi to pierwsze trzy, a w zasadzie pierwsze cztery dni, ponieważ czwarty dzień z Holandii do Belgii do Lieszy i cztery pierwsze dni, cztery pierwsze dni zwycięzca holenderek. Etap sprinterski z Rotterdamu do Hagi z nieco niespodziewanym rozstrzygnięciem Charlotte Cool, bo tam Lorena Wibes złapała miała defekt przed, tuż przed metą. Finisz sprinterski. W Wszyscy stawialiśmy na Lorena Wibes. Troszkę to pokazuje też, że jeszcze no nie do końca, jakby wszyscy są super rozeznani w kobiecym kolarstwie. Znamy tylko te najważniejsze nazwiska. Taka prawda i trzeba się do tego przyznać. Natomiast Charlotte Kuhl już na etapie do Rotterdamu nie pozostawiała wątpliwości i w równej walce bez żadnych defektów, bez żadnych problemów od Wibes była po prostu mocniejsza. Czasówka w Rotterdamie stosunkowo krótka, natomiast pewnie wygrana przez Demi Wolering, i tam sporą stratę, półminutową stratę na krótkiej 12-kilometrowej próbie zaliczyła zaliczyła Kasia nie, nie wiadomo, pardon, nie 12, 12-kilometrowa czasówka była na WLK, na 6-kilometrowej próbie zaliczyła Kasia, nie wiadomo. No i to zaczęło, zaczęło budzić obawy o jej dyspozycję, czy po Igrzyskach Olimpijskich nie wiadomo, jest wszystko w porządku Widocznie taki miała dzień Natomiast Wollering przejęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pewnie je objęła 20 kilka sekund straciła do niej Puk Peters. Puck Peters, o której wspominam, nie bez powodu, ponieważ Puck Peters wygrała etap z Walkenburga do Lierz. Świetny etap, znakomity etap. Połączenie trasy Amstel Gold Race z Lierz-Baston Lierz, znakomita rywalizacja. No i tutaj już było widać, kto jest najmocniejszy. I widać było, że po tej niepowodzeniu w czasówce Katarzyna, nie wiadomo, jest w bardzo dobrej formie, bo to ona była aktywna. Ona realnie była mocniejsza tego dnia od Bowling, to było widać. Natomiast obie zawodniczki, które dojechały do Metysy niewielką przewagą nad resztą faworytek, rozegrały między sobą finisz i. Puk Peters porobiła je na finiszu, krótko mówiąc. Katarzyna, nie wiadomo, tam rozpoczęła finisz pierwsza, ona wie, że no to nie jest jej najlepsza cecha, że sprint nie jest jej najlepszą cechą, więc spróbowała jakiegoś rozwiązania, zaczęła wcześniej, tego było za mało. No i Puk Peters wyczekała, wyczekała, aż Demi Wollering zużyje nieco energii kontrując, kasując niewiadomą i poprawiła jej wygrywając etap. Tutaj zaczęliśmy się zastanawiać, jak Puk Peters poradzi sobie w wysokich górach. Co jest istotne, Puk Peters straciła nieco czasu, ale nie aż tak dużo na etapie kolejnym, który był tak naprawdę kluczowym dla klasyfikacji generalnej, kluczowym dla tego wyścigu. Oczywiście doceniając wysiłek zawodniczek na Albuquerque i na Glandon, trzeba powiedzieć, że wyścig rozstrzygnął się na etapie numer 5 z Baston do Amneville, gdzie kilka kilometrów przed metą w Kraksie na rondzie leżała Demi Wolering leżała została zatrzymana Pug Peters. Tutaj wyszły najaw niesnaski w drużynie Wollering, w drużynie SD Works, ponieważ Demi Wollering, która prawdopodobnie no, była przyczyną kraksy, Lorena Wibes, która była przyczyną kraksy, Demi Volerink nie poczekała na nią, nie poczekała też Blanka Wasz, która wygrała ten etap, która mówiła, że zepsuje się radio i nic nie słyszała. Istotne jest to, że do mety znów takiej w stylu wyścigów klasycznych na czele dojechała niewielka grupka Blanka Waszka, Katarzyna, nie wiadoma, która zaliczyła 6 sekund. Bonifikaty to też jest istotne. Jany Lippert, potem finiszowały Kristen Faulkner, Eman Norsgard, Lucina Brandt. Reszta stawki dojechała 30 sekund później, a Wollering straciła grubo ponad minutę. I to jest, to jest etap kluczowy. I teraz. Kolejna istotna rzecz. Po tych etapach alpejskich, po etapie do Le Grand Bonart i po etapie z Albduess mówiło się sporo, że Katarzyna, nie wiadomo, ma słabą dużynę, że koleżanki jej nie pomagają. Tak, one nie były jakoś szczególnie widoczne w tych kluczowych momentach górskich etapów. Krótko mówiąc. Ich tam, se, ich tam nie było z Katarzyną, nie wiadomo, no i nie, nie, nie ukrywajmy, tak, taka sytuacja. Natomiast na tym etapie kluczowym, na tym etapie, gdzie tak naprawdę wyścig się rozegrał, na tym etapie, gdzie Katarzyna, nie wiadomo, zbudowała przewagę nad Wolering, no, która miała pecha z jednej strony, no ale takie jest kolarstwo. Katarzyna, nie wiadomo, była, zajmowała lepszą pozycję w grupie. W peletonie, w momencie kiedy peleton wjeżdżał w ten, do, na tę nerwową końcówkę, gdzie było to rondo, ona tam była między innymi dzięki temu, że po pierwsze prowadziły ją koleżanki z drużyny, a po drugie, co jest istotne, kiedy zrobiła się ta przerwa, to przewagę tempo. Nadawała Chloe Diger. To, to jest bardzo istotne. Chloe Dager, znakomita zawodniczka, rządza na czas, medalistka Mistrzostw Świata, medalistka Igrzysk Olimpijskich, zarówno na czas, jak i na torze. Chloe Diger realnie na tym etapie dołożyła bardzo, mocno, bardzo mocny element do wygranej katarzyny niewiadomej w kobiecym Tour de France 2024 i o tym pamiętajmy. No i tutaj zaczęliśmy myśleć, tutaj zaczęliśmy myśleć o tym, czy nie wiadomo, ma szansę. Ona miała szansę o tym za chwilę. Nie bardzo dużą, ale miała. Przed zawodniczkami były trzy górzyste etapy, jeszcze trzy górzyste etapy. Etap numer 6 to Morto był ciekawszy niż się wydawało, z trudniejszą koleż końcówką niż się wydawało. No i tutaj piękna um, akcja Cedric Ball w końcówce. No i sporo ścigania między właśnie, nie wiadomo, i Wollering. Um, i Puck Peters, która to ściganie wytrzymała. Puck Peters wytrzymała również dzień później ściganie do Le Grand Bonnard. I, i nadal zajmowała drugie miejsce w klasyfikacji w klasyfikacji generalnej. Nie wiadomo właśnie na etapie, do Legram Bonard już w, w, na tych najcięższych podjazdach była osamotniona i musiała kasować em, ucieczki rywalek, a, akcje rywalek, ataki rywalek była pod presją drużyny SD Works, była pod presją drużyny FDJ. Czy drużyna FDJ trochę jechała na Wollering, która z dużym prawdopodobieństwem będzie jeździła w FDJ od przyszłego roku? Tego nie wiemy. No ale na pewno, na pewno zużyła, nie wiadomo, zużyła, nie wiadomo, nie wiadoma, na pewno zużyła na tym etapie sporo, sporo energii. Ale okazało się, że tej energii starczyło jej na ostatni etap z Legrand Bonard do Alpe Chociaż, tak jak mówiła, przeżywała trudne chwile na przełęczy Glandon, gdzie Wolering gdzie przyspieszyła razem z, z, z Ruikers. Ta współpraca między Wolering a Ruykers nie układała się najlepiej, co też mogło mieć wpływ na ostateczny wynik i na to, że Niewiadoma się obroniła. Ale trzeba przyznać, że Katarzyna Niewiadoma pojechała super mądrze. Wykazała się bardzo dużym, bardzo dużym doświadczeniem, powiedziała na szybko, i to na szybko w wywiadzie, po, po etapie powiedziała, że no przetrwała te trudne chwile, zjadła wszystko, co miała, wypiła wszystko, co miała. Zebrała myśli, zebrała siły i zaczęła gonić, ale nie zaczęła gonić wściekle, tylko zaczęła gonić metodycznie. Podjazd na Ambiwes pojechała również bardzo mądrze, zostawiając sobie trochę w zapasie na ostatnich 5 km. I to wystarczyło. Jeśli miałbym szukać jakichś porównań do wydarzeń, które widziałem w niedalekiej przeszłości, to ten etap ze wczesnym atakiem Volering, czyli nie na ostatnim podjeździe, tylko na dłużej przełęczy przed ostatnim alpejskim podjazdem i taką bardzo systematyczną, bardzo metodyczną pogoń kogoś z tyłu, no to przypominam się rywalizacja Kadela Ewansa z ze Szlekiem na etapie Zizoar i Metą na Galibie. Także tutaj wracamy do takiego jednego z bardziej ikonicznych momentów w historii współczesnego kolarstwa i myślę, że to oglądaliśmy. No, i tak Katarzyna, nie wydarła. wydarła to zwycięstwo. Nawet jeśli przegrała finish z Evitom Zig o miejsce premionowane bonifikatą, no bo tutaj mieliśmy ten czas, te, te minuty 15, wolering, minutę 13, Rukers, które, które musiała mieć, to trzeba było pamiętać, które musiała mieć nie wiadomo na mecie przewagi. Trzeba było jeszcze pamiętać o bonifikatach. No, indemni wolering jeszcze. Zgarnęła te 10 sekund bonifikaty. W sumie w całym wyścigu Demi Wolering miała 26 sekund bonifikat, nie wiadomo 14, no bo tam jeszcze było zbieranie bonifikat na tych premiach nie to wcześniej, a Paulina Ruikers 6. W związku z tym, no nie wiadomo, musiała jeszcze poza stratą z czasówki, musiała mieć jeszcze trochę naddatku nad wolering. Właśnie związanego z bonifikatami, no i to wszystko, ta cała przewaga, to była ta przewaga z piątego etapu, kiedy przypomnę, wolelnik leżała w kraksie, a nie wiadomo, dzięki, i to będę podkreślał, dzięki pracy Chloe Dagert. Tę przewagę zbudowała na tyle dużą, że to jej wystarczyło. Realnie rzecz ujmując, nie pojechała tak jak wspomniałem, pojechała super mądrze. Super konsekwentnie i super mocno sięgnęła prawdopodobnie wszystkiego, co miała zresztą nie tylko ona, bo wszystkie zawodniczki na mecie były super wycieńczone. Natomiast to ta strata to jest dużo mniejsza strata niż rok wcześniej na turmale. I teraz przechodząc do, do takiej analizy bo. Wszyscy wiemy, że w drużynie SD Works były niesnaski, są niesnaski są problemy właśnie związane z tym, że Wollering będzie odchodzić, że Anna van der Brehen być może nie jest najlepszą dyrektorką sportową i popełnia błędy taktyczne, że ona wraca w ogóle kierowana własnymi ambicjami do ścigania. To, to wszystko wiemy? Nie, wie, nie wiemy i nie wiecie, to, to właśnie wam powiedziałem. Natomiast, co, co, jest, co jest istotne, to to, że właśnie tutaj była praca zawodniczek od w wielu momentach, która pomagała, a to nie wiadomo, a to Volering, a to, a to że Paulina Rükkers oprócz tego, że jechała swój wyścig w wczesnej fazie, trochę pomagała, a peters one jechały trochę razem. Że tutaj dosyć istotną rolę w tym, że nie wiadomo, nie straciła aż tak dużo w dolinie między Glandona alby Dużą rolę odegrała Lucinda Brandt. To, tak, to są wszystko składowe. To są wszystko składowe tego końcowego wyniku. Istotne też jest to, że tak jak wspomniałem, no w zeszłym roku na, na Turmale niewiadoma straciła dużo więcej do woling. Natomiast co jest istotne, to w tym roku różnica między nimi jest mniejsza i Katarzyna nie wiadoma jest w trochę lepszej dyspozycji. Demi Wolering jest w troszkę gorzej dyspozycji cały sezon. Nie wiadoma pięknie rozegrała. Między innymi walońską strzałę, którą wygrała w końcu po wielu latach trafiła z tym momentem w ataku na walońskiej Szczale, na Murdy i wygrała wyścig, tak? Więc to, była, to jest kolejna z tych składowych. Tak, że Katarzyna Niewiadoma ma, Niewiadoma ma trochę lepszy sezon, wolering ma trochę gorszy. I teraz przechodząc do takiego troszkę szerszego kontekstu, myślę, że to jest inspirujące. Nie dlatego, że tutaj mamy... Oczywiście wygrana Katarzyny Niewiadomej jest spektakularna. Wszyscy na nią patrzymy, bo wygrała Polka. Co więcej, zawodniczka... Przesympatyczna, która udziela wspaniałych wywiadów, jak na sportowca, jak na polskiego sportowca, sportowczynię. Te wywiady są kompletne, są inteligentne, są, są przemyślane, są elokwentne, w związku z tym bardzo miło jej się słucha, budzi naprawdę budzi dużą sympatię. W związku z tym to jest. No i z Polką, tak? To w związku z tym, ponieważ mamy polski sukces, to portale mainstreamo, mainstreamowe piszą o, o zwycięstwie niewiadomej w Tour de France. Natomiast y, to jest inspirujące, ponieważ Katarzyna Niewiadoma dla całej światowej publiczności. Cała światowa publiczność y, śledziła ten wyścig z zapartym tchem, bo zawodniczki stworzyły show. Y, ta różnica tych czterech sekund, ta y, wczesny atak wolering. Ta bardzo metodyczna pogoń Niewiadomej to, jest, to, to był sportowy show. To jest sportowe wydarzenie, to jest sportowe wydarzenie, to jest wydarzenie kolarskie w tym sezonie i ono będzie highlightem sezonu. Po prostu dla, dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Holendrów. To, to jest inspirujące z tego powodu, że Katarzyna niewiadoma jest znakomitą zawodniczką, jest zawodniczką bardzo dobrą, jest zawodniczką prawie 30-letnią, więc już doświadczoną, jest bardzo dużym talentem. Natomiast jest zawodniczką, która nie wygrywa bardzo często. Ona ma tych zwycięstw 20 w swojej karierze. Miała przerwę od zwycięstw, kilkuletnią. Od, jeśli chodzi o zwycięstwa w wyścigach etapowych, ta przerwa była jeszcze dłuższa. Natomiast cały czas w czołówce, cały czas na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no, musiało się wydarzyć wiele elementów, zgrać ze sobą po to aby ona osiągnęła największy sukces w karierze, bo tak to jest największy sukces w jej karierze. I myślę, że ta wytrwałość, ta cierpliwość, to znoszenie kolejnych porażek, bo nawet będąc bardzo dobrą zawodniczką, bardzo dobrym sportowcem, z wielkim potencjałem, pracowitym i tak dalej, no fakt, że się cały czas bardzo blisko, ale się nie wygrywa, no w pewnym momencie zaczyna się traktować jak porażkę, no bo ileż można. I fakt, że ona wypracowała sobie, z jednej strony, a z drugiej strony doczekała się tego wielkiego sukcesu, powinien być inspiracją dla wszystkich fanów sportu, dla wszystkich młodych sportowców, dla zawodniczek, zawodników, bez względu na płeć, pochodzenie, miejsce zamieszkania i tak dalej. Ta historia i to zwycięstwo jest po prostu jedną wielką inspiracją, a to jak nie wiadomo rozegrała ostatni etap, jak wielki spokój zachowała, jak wielki profesjonalizm zachowała w swojej jeździe. No jest masterclassem po prostu. Także tutaj, tutaj czapki z głów, a równocześnie wiele empatii dla, dla Demi Wolering i Pauliny Ruikers. Powtarzam, ten Ruikers cały czas, no bo zwraca uwagę porażka Wolering, ale Ruikers tak naprawdę to była ta jedna z trzech najlepszych zawodniczek tego wyścigu, i należy należy o niej pamiętać. Teraz ym, kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest sam kobiecy Tour de France, no bo to jest tygodniowy wyścig. W przyszłym roku, co jest ważne, zostanie przedłużony do dziewięciu etapów, więc on rośnie. To jest dopiero trzecia edycja tego Tour de France nowoczesnego organizowanego przez ASO. Żeby nie było wątpliwości, organizator Tour de France współorganizował organizował Tour de France w latach 80., potem kobiecy Tour de France nie miał prawdą nazwy Tour de France, nazywał się na przykład Wielką Pętlą, zakończył swoją historię w latach 2000., ale on nie był eksponowany, tak. Tam między innymi zresztą Bogumiła Matusiak miała zwycięstwo etapowe, o tym też trzeba pamiętać. Co jest, co jest istotne? Co jest istotne to, że kobiecy Tour de France bardzo szybko zbudował swoją markę pod naciskiem czołowych zawodniczek, które podpisały, zgromadziły 100 tysięcy podpisów pod petycją. Kilka lat temu został przywrócony Pod auspicjami ASO wyścig dla kobiet, on się najpierw nazywał La Kurs. i początkowo to było kryterium na polach elizejskich w dniu zakończenia męskiego wyścigu, po to, żeby zbudować zainteresowanie mediów kobiecym kolarstwem. Potem on stopniowo przenosił się w góry. W jednym z lat były dwa etapy. To, była, to był etap ze startu wspólnego z metą na Izoard, a potem taka śmieszna czasówka na dochodzenie w Marsylii. Natomiast od trzech lat mamy pełnowymiarowy wyścig który nazywa się Tour de France Kobiet, Tour de France Femme, dodany został sponsor Zwift, do nazwy tytularnej no, i to jest jakieś szaleństwo, tak? Mamy wyścig tygodniowy, realnie. Kobiecy Tour de France, o ile się nie mylę, w przeszłości najdłuższy miał chyba 18 dni, były iteracje 15-dniowe, zazwyczaj to było 10. plus Giro Donne, czyli kobiece Giro d'Italia, które też przejął RCS niedawno, czyli organizator Giro d'Italia, zazwyczaj ma 9-10 etapów, i wydaje się, że ten format 9-10 etapów dla kobiet jest pewnym optimum, i Tour de France kobiecy do tego do tego zmierza, natomiast tutaj mówimy o wyścigu tygodniowym, o wyścigu bardzo trudnym, tutaj poziom trudności jeśli chodzi o trasę był tak naprawdę zbliżony do tego co oglądamy na kryterium Dudufine męskim, ale realnie rzecz ujmując no, ten kobiecy Tour de France z swoją marką przebił, już teraz przebił wszystkie wyścigi tygodniowe męskie to można śmiało powiedzieć jeśli chodzi o zainteresowanie o jakby czas który poświęcają media to jest w tym momencie czwarty najważniejszy wyścig, etapowy, no bo myślę, że klasyki, monumenty są wyżej, jeśli chodzi właśnie o, o, o markę, którą mają zbudowaną, o to ile przynajmniej kolarski, bo nie mówię o ogólno, ogólnych mediach, bo ogólne media właśnie zwracają uwagę, że to jest Tour de France. Jak powiedział Mark Cavendish, Tour de France jest większy niż życie i to jest prawda. W związku z tym, w związku z tym marka Tour de France to, że ASO dzieli Market Tour de France na wyścig męskiej kobiecy no jest rzeczą genialną dla kobiecego kolarstwa, które dzięki temu będzie rozwijało się szybciej, a kobiece kolarstwo dzięki temu, co obejrzeliśmy w tym roku, dzięki tej heroicznej Walce Duès, będzie rozwijało się jeszcze szybciej. Myślę, że ona zainspiruje wiele młodych pań dziewczyn, dziewczynek do tego, żeby kolarstwo uprawiać, bo no one mogą, mogły dzięki temu obejrzeć po prostu swoje bohaterki, swoje. Swoje, swoje idolki które są w ikonicznym miejscu pamiętajcie Demi Volering za wygranie etapu na Alpe dostanie swój zakręt swoją tabliczkę na jednym z 21 zakrętów w związku z tym nawet jeśli przegrała Tour de France kobiet w tym roku w zeszłym roku go wygrała to oprócz tego że w zeszłym roku wygrała Tour de France kobiet w tym roku wygrała na Alpe więc ona zapewnia sobie sportową nieśmiertelność dzięki tej tabliczce na jednym z zakrętów Alpe w związku z tym, nawet jeśli jest jakieś tam kwękanie, że to jest tylko tygodniowy wyścig, to marka Tour de France no, powoduje, że jest to największy, najważniejszy tygodniowy wyścig w światowym kolarstwie, a za chwilę będzie miał 9 etapów. W związku z tym. Będzie trochę większym wyzwaniem, będzie trochę większym, jeszcze trochę większym wyzwaniem fizycznym, będzie wyzwaniem logistycznym dla drużyn, w związku z tym będzie tym, będzie się wyróżniał, tak? I, i będzie można śmiało powiedzieć, że to jest coś więcej niż tylko tygodniowy wyjście. Także no tutaj naprawdę mieliśmy świetną sportową rozrywkę, dużo lepszą niż to, co oglądamy na Włelcie, O Tour de Pologne nawet nie wspominam. Panie dostarczyły nam naprawdę znakomitej sportowej rozrywki. Katarzyna, nie wiadomo, zrobiła coś wielkiego, jest inspiracją nie tylko tak jak mówię dla polskich fanów, jest inspiracją dla całej światowej publiczności kolarskiej i będę to podkreślał. Katarzyna, nie wiadomo, jest gwiazdą światowego kolarstwa. Oczywiście ona jest nasza, serduszka nam biją i tak dalej. Ale ja staram się mimo wszystko patrzeć na ten sport z szerszej perspektywy. Bardzo to doceniam. Bardzo doceniam tegoroczny wyścig Tour de France. Na koniec jeszcze parę słów o performensie. Na d'Huez panie pojechały w około 49 minut. Natomiast więc to nie jest jakiś super czas. Rekord kobiety to jest tam 43, o ile się nie mylę. Natomiast to jest istotne, no to ten etap był rozgrywany w bardzo trudnych warunkach, w sensie to była otwarta wojna od przełęczy wcześniej. W związku z tym estymowana moc, estymowana moc 4,8 W na kg. Zarówno Wolering Rukers, jak i nie wiadomej. No można się było spodziewać bliżej 5, natomiast no panie szły. Bardzo mocno już wcześniej Katarzyna niewiadoma była około 15 sekund, tylko wolniejsza na podjeździe od Wolering, można się zastanawiać, co gdyby Wolering rozegrała ten etap inaczej, po prostu zaatakowała nie wiadomo, na samym Malbud trudno powiedzieć, tak wybrała licząc na słabość, pewnie widząc jakąś słabość nie wiadomo na Glandon, wiedząc, że nie wiadomo, ma słabszą drużynę. Tak jak powiedziałem wcześniej. Złożyło się bardzo wiele elementów na to, i Katarzyna nie wiadomo, wykorzystała swoje okno pogodowe. Być może jedyne, jedyne w karierze na to, żeby wygrać kobiecy Tour de France. Tym większy szacunek dla niej, że tę szansę wykorzystała w 100%. I wygrała o tyle, ale tyle wystarczyło, żeby wygrać. O tyle dla tych, którzy słuchają to w wersji podcastowej, czyli o bardzo, bardzo malutko, ale. To wystarczyło, wygrywa ten, kto jest po prostu najszybszy na mecie. zwycięzcy, nie, zwycięzcy są na mecie. Trzeba być bardzo mocnym, trzeba mieć trochę szczęścia, trzeba mieć najlepszą taktykę, być w 100% skupionym i bardziej skupiona, lepszą taktykę i równiejszą formę przez cały tydzień. Od wszystkich rywalek miała. Katarzyna niewiadoma. Także moi drodzy, dziękuję pięknie za te wspólne sportowe emocje. Wielkie gratulacje dla Katarzyny niewiadomej. Mam nadzieję, że nie tylko będzie nominowana w zeszłym roku nie była, mimo że była między innymi grawitowym świata w plebiscycie przeglądu sportowego, ale że zajmie tam miejsce w pierwszej trójce. Na to liczę i mam nadzieję, że wszyscy będziemy głosować. Także moi drodzy, to by było na tyle. Kłaniam się nisko, dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.